Kochani, wszyscy doskonale znamy los zwierząt hodowanych na mięso, mleko, jaja czy futra. Polski internet, zwłaszcza Facebook, pełen jest obrazków i filmików z hodowli, z rzeźni czy z transportu do rzeźni. I pod każdym z tych obrazków czy filmików mnóstwo smutnych emotikonków. Ale serio, tylko na to nas stać? Na kliknięcie płaczącej buźki? Albo na wieczne narzekanie, że jest źle i ludzie tacy straszni? Czyż nie jest naturalnym, po stwierdzeniu, że jest źle, pytanie: A co możemy zrobić, aby było lepiej? Jaki mamy wpływ na tę rzeczywistość? Czy w ogóle jakiś wpływ mamy? Zapewne bardzo ograniczony, ale jednak. I czy wobec tego nie należałoby zadać sobie pytania, skoro mamy tak ograniczone możliwości, to na co postawić? W co inwestować swoją energię, czas czy nawet środki finansowe? Czy pytanie o strategię działania nie powinno być podstawowym, codziennym pytaniem każdego weganina i zwierzoluba? Jeżeli masz na ten temat własne przemyślenia, to zapraszam Ciebie do rozmowy. Każdy z Was może wysłać mi maila, którego znajdziecie na stronie głównej kanału, i zaproponować spotkanie. Tymczasem chyba nikt nie zaprzeczy, że największy i bezpośredni wpływ na los zwierząt mają decyzje polityczne. I że weganie szczególnie powinni koncentrować swoje działania na naciskach politycznych, na wspieraniu i wybieraniu właściwych polityków, na wspieraniu prozwierzęcych petycji, inicjatyw obywatelskich, oraz że najważniejszą z tych inicjatyw jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. To prawda, że różnych lokalnych petycji mamy sporo. Ale ta najważniejsza inicjatywa europejska jest na ogół jedna w roku i ją w pierwszej kolejności każdy z nas powinien promować, na ile tylko kreatywność nam pozwala. Tymczasem, czy wiesz, że do tej pory pod tą absolutnie przełomową inicjatywą, która mogłaby uratować miliardy zwierząt w Europie? Nie dla okrucieństwa wobec zwierząt i ich rzezi. Podpisało się w chwili, w której nagrywam ten filmik, tylko 59 osób z Polski? To jakiś ponury żart? Wiele set osób z Polski widziało nasze filmiki, shorty, posty, rolki, tiktoki z informacją. A tylko 59 osób, z czego 4 to moja rodzina, podjęło akcję? Więc pytam... Po co publikujecie na Facebooku te wszystkie smutne zdjęcia i filmiki, skoro co do czego nie chcecie podjąć realnego działania? Chcemy płakać, że jest źle, bo lubimy sobie popłakać i ponarzekać? Czy jednak chcemy coś dla tych zwierząt zrobić? Prośba do ciebie, drogi widzu, widzko. Jeżeli nie podpisałeś podpisałaś inicjatywy, to oczywiście bardzo proszę w pierwszej kolejności szybko nadrób tę zaległość. Proszę jednak o odrobinę większe zaangażowanie. Dwie prośby bardzo proszę, abyś rozważył, rozważyła. Po pierwsze, każdy z was ma telefon czy inną kamerę. Proszę. Nagraj swój własny krótki filmik, choćby kilkusekundowy, jeden, dwa zdania, a może ciut więcej, jeżeli masz gadane, w których wyjaśnisz widzom, dlaczego warto i należy podjąć akcję podpisać inicjatywę. Każdy z waszych filmików będzie okazją do opublikowania kolejnego shorta, rolki, TikToka. A prawda z tymi filmikami jest taka, że nigdy nie wiadomo, który zaskoczy i zdobędzie dużą ilość wyświetleń. Może to będzie akurat Twój filmik. Może to Ty dotrzesz do tysięcy odbiorców. Każdy kolejny filmik to nowa, dodatkowa szansa dla zwierząt. Jak widzisz, nagrywam filmiki ja, nagrywa mój syn, ale to wciąż te same twarze, ten sam styl. Nagraj, proszę, coś po swojemu i wyślij mi na maila. Możesz pokazać swoją twarz, będzie to mile widziane, ale niekoniecznie. Możesz nagrać swoje przesłanie, pokazując swojego kota, albo dowolną grafikę, co tylko chcesz, co tylko przyjdzie ci do głowy. Niech będzie po twojemu. Pamiętaj jedynie o formacie pionowym, taki jak widzisz w filmach short i na TikToku. Nie musisz nawet niczego przycinać, możesz mi zostawić montaż. Wiem też, że znacie różne języki, bo część z was mieszka za granicą. Nie musisz ograniczać się do języka polskiego. Nagraj po polsku, angielsku, niemiecku, włosku. My na ten moment mamy kanały w trzech językach, ale wkrótce będziemy mieć więcej, więc każdy filmik w dowolnym języku się przyda i zrobi robotę. Z całego serca proszę, zaangażuj się czynnie, bądź częścią tego przedsięwzięcia. No i moja druga prośba. Jak wiesz, założyłam stronę Facebook, której celem jest nie tylko promowanie obecnej inicjatywy, ale wszystkich po kolei prozwierzęcych inicjatyw, także tych, które dopiero pojawią się w przyszłości. Stronka nosi nazwę European Initiatives for the Animals. Link zostawiam oczywiście w pierwszym przypiętym komentarzu. Chcę na niej na stałe promować aktywne postawy obywatelskie i świadomość wpływu polityki na los zwierząt. W zasadzie uważam, że każdy weganin sam z siebie powinien śledzić takie inicjatywy i zawsze być na bieżąco wiedzieć, o co walczymy w danym roku. Taką postawę chcę lansować i bardzo Ciebie proszę o wsparcie dla tej strony, aby nabrała rozmachu i dzięki Twoim reakcjom zaczęła docierać do ludzi. Proszę nie tylko o polajkowanie, ale przede wszystkim o czynne komentowanie, lajkowanie postów, udostępnianie ich. Z góry, z całego serca dziękuję za każdą akcję, jaką zdecydujesz się podjąć. No i może jeszcze na koniec tylko przypomnę, że możesz także wspierać moją działalność finansowo. Czy to bezpośrednio z poziomu kanału jest możliwość stałego wspierania kanału od kwoty 7,99 miesięcznie, jak również przesłania jednorazowej wpłaty w formie tak zwanego podziękowania. Kwota zdaje się wynosi 10 zł, nawet nie wiem, bo jeszcze nigdy taka wpłata nie wpłynęła. Ale również oczywiście możesz się bezpośrednio ze mną skontaktować za pomocą maila. Wspólnymi siłami możemy zdziałać znacznie więcej. Proszę, zastanów się, co jest w zasięgu Twoich możliwości i podejmij działanie. Do zobaczenia. Cześć.